Witajcie! Zapraszam na krótki film, w którym pokażę, w jaki sposób poradziłem sobie z parującą lampą w moim samochodzie. Czy jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich samochodów, dla wszystkich reflektorów? Nie jestem w stanie tego zagwarantować. U mnie pomogło. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób to rozwiązałem, zapraszam do oglądania tego odcinka. W związku z okresem jesienno-zimowym, podczas zmiennych warunków atmosferycznych lub po wizycie na myjni, przy części samochodów pojawia się problem z parowaniem lamp. Ten sam problem dotknął i mnie. Jak widać, oprócz kropli wody od wewnętrznej strony klosza, woda zbiera się również na dnie lampy. Sądząc po wyglądzie klosza u dołu, nie jest to problem nowy. Musiał się mierzyć z nim także poprzedni właściciel. Na dnie klosza jest rudawy osad. Postaram się rozwiązać ten problem. Dodam, że występuje on tylko w jednej lampie. Zanim zdemontuję lampę, sprawdzę, czy jest szczelna. W tym celu postaram się zalać lampę strumieniem wody z każdej strony. Będzie to symulowało panujące warunki atmosferyczne, te nawet najbardziej intensywne. Sprawdzę, czy po takim teście w lampie pojawi się większa ilość wody, co mogłoby sugerować jej nieszczelność. Oblewam lampę silnym strumieniem wody z każdej strony. Nawet z tej potencjalnie niemożliwej do wystąpienia podczas użytkowania samochodu. Po demontażu widać, że poziom wody jest taki sam jak był wcześniej. Świadczy to o tym, że lampa jest szczelna. Spróbuję sposobu, o którym można przeczytać na forach internetowych. Mowa o nawierceniu otworu na spodzie lampy, co umożliwi odpływanie ewentualnej wody. Wysuszyłem więc dokładnie lampę i nawierciłem malutki otwór na samym dole, tak żeby woda swobodnie mogła wypłynąć, ale nie było łatwego dla niej dostępu podczas użytkowania samochodu na co dzień. Czy to rozwiązanie załatwi temat parowania lamp? Sprawdzimy po kilku tygodniach. Od tej modyfikacji minęło kilka tygodni. Jak widać, mimo różnych warunków atmosferycznych, w tym pierwszych przymrozków, a także intensywnych deszczy, na kloszu lampy nie zbiera się już para. Nie ma także wody na dnie lampy. Mam nadzieję, że przez kolejne lata użytkowania samochodu problem nie powróci. Czy możliwe jest zabrudzenie lampy przez wywiercony otwór? Być może tak, ale dodam w tym miejscu, że w lampie są fabrycznie 4 otwory do usuwania wilgoci, przez które również lampa może się zakurzyć. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Zainteresowane osoby zapraszam na mój kanał na YouTube, na którym być może znajdziecie coś dla siebie. Do zobaczenia.